takie dość osobliwe, choć zwycięskie zakończenie sezonu 2023-2024. Rozmawiamy po konfrontacji rekordzistek z Polonią Tychy. 4-2 wygrana gospodyń tych zawodów. Ale najistotniejsze, czyli cel w postaci awansu do Centralnej Ligi Juniorek, naszych 16-latek spełniony. Gratulacje. Dziękuję. W imieniu drużyny, całego sztabu, rodziców też udało się awansować. Już mieliśmy ten awans zaklepany przed tym spotkaniem, ale chcieliśmy udokumentować ten dobry sezon dobrym meczem i to na pewno się dzisiaj udało. Całe rozgrywki to do pewnego momentu wyścig właśnie dwóch zespołów, Rekordu i Polonii. Tak, dokładnie. No, walczyliśmy długo. Przed sezonem też były takie zapowiedzi, że najprawdopodobniej te dwa zespoły będą walczyć do samego końca. Trochę się podwinęła noga Polonii wcześniej. My to wykorzystaliśmy gdzieś i myślę, że to taki, faktycznie ta liga była dwóch zespołów. W zależności też, bo były drużyny dwójki tak zwane, gdzie dziewczyny z Celiotki schodziły z U16, no to wtedy ten poziom był wyższy w tej lidze, więc zależy, jak się trafiło. 23 zwycięstwa i tylko jeden remis to wasz bilans meczowy. O zwycięstwa, o wygrane pytał nie będę, tylko jak doszło do tego jedynego remisu, bodaj pod Jasną Górą, tak? Tak, tak, pod Jasną Górą. No, zagraliśmy tam najsłabszą połówkę na pewno, pierwszą, gdzie no, nie istnieliśmy, no, ale to też wynikało z kilku czynników, też choroby, Celiotka U18 też grała, gdzie dziewczyny też pojechały na starszy rocznik, więc kilka czynników się złożyło, ale mogliśmy ten mecz też wygrać, więc no trudno, no, szkoda tego jednego meczu, ale no, nie ma co narzekać. Trzymając się statystyk, jedna brzmi zgoła nieprawdopodobnie. 259 goli strzelonych, tylko 18 straconych. To jakieś kosmiczne cyfry. Tak, tak. No, my gdzieś chcemy ofensywnie grać, chcemy dużo bramek strzelać. No i dzisiaj też to było chyba widać w tym meczu, bo tych sytuacji było dużo, bardzo dużo. No, i że ten mecz się takim wynikiem skończył, no to też chyba zasługa bramkarki, na pewno Tyszanek, bo to co wyciągała, no to czapki z głów. No ale myślę, same indywidualności nasze gdzieś dają dużo, że mamy tyle tych bramek strzelonych. Wspomniałeś, Michał, o indywidualnościach. Podkreśliłeś także rolę zespołu. A tak naprawdę co było fundamentem tego awansu? Na pewno było widać, że to jest drużyna jedna. I poza boiskiem, i na boisku, gdzie faktycznie z tymi najlepszymi rywalami w tej lidze spinaliśmy się dość mocno i było widać, że jedna za wszystkich, wszystkie za jedną. I dzisiaj to też było widać. I cieszę na pewno to właśnie, że ta atmosfera była dobra, jest dobra i mam nadzieję, że będzie dobra w przyszłym sezonie już w Celiotce U16. No to skoro wybiegliśmy do przyszłości, relatywnie nieodległej, bo to kwestia ratem kilku tygodni, niespełna dwóch miesięcy start nowego sezonu. Nowe rozgrywki, druga Celiotka dziewcząt Rekordu, to jedno, dwa, ten zespół się zmieni personalnie, prawda? Tak, tak, zmieni się, bo roczniki się zmienią. Ale jesteśmy już w miarę przygotowani do tego nowego sezonu, gdzieś kadrowo na pewno, bo też prowadzimy parę rozmów, no jak co roku, no to nie ma co ukrywać, że na tym też bazujemy, żeby tutaj do szkoły mamy SMS, no to trzeba z tego korzystać i dziewczyny tutaj chętnie przychodzą. No i myślę, że w przyszłym roku będzie dobrze. Na pewno nie mam takich obaw jak przed pierwszym sezonem w Celiot U18, wtedy jeszcze U17 było. Zatem spokojnych, zdrowych, udanych wakacji i raz jeszcze gratulujemy. Dobra, ja dziękuję. Ja bym jeszcze chciał raz pogratulować dziewczynom, podziękować rodzicom, sztabowi, Przemkowi, Marcinowi Sopickiemu, no i oczywiście klubowi, że dzisiaj mogliśmy zagrać na tej cudownej i, jak się okazało, szczęśliwej płycie. Dziękujemy.